Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa serdecznie do modlitwy na powitanie dnia, czyli do jutrzni. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Witaj dniu pierwszy, początku światłości. Dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą. Godny wesela i pieśni pochwalnych. Dniu Paschy witaj. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas i swoją męką zgładził ludzkie winy. Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów przez śmierć na krzyżu. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli złu i grzechowi, by życie odzyskać. Chrztem odrodzeni czekamy na zorze Słońca Wieczności. Baranku Boży, zmartwychwstały. Panie, zbawieni łaską, Twoją krwią obmyci, wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem, w Najświętszym Duchu. Amen. Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki. Bądź pochwalon, Boże wielki. Psalm 63, tęsknota za Bogiem. Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje warki. Pieśń, całe stworzenie wielbi Boga. Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie. Chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy. Błogosławcie Pana niebios. Błogosławcie Pana wszelkie wody podniebne. Błogosławcie wszelkie potęgi. A teraz zapraszam do cichej modlitwy, w intencji osób najbliższych. Niech każdy z nas w ciągu minuty pomyśli o tych, których najbardziej kocha, o tych, którzy potrzebują naszego modlitewnego wsparcia. Prośby. Chrystus Pan jest naszym dniem oraz słońcem, które oświeca człowieka i nigdy nie zachodzi. Wołajmy na Jego cześć. Panie, Ty jesteś naszym życiem i zbawieniem. Stwórco Wszechświata, z wdzięcznością przyjmujemy od Ciebie ten dzień, który się rozpoczyna i wspominamy Twoje zmartwychwstanie. Panie, Ty jesteś naszym życiem i zbawieniem. Niechaj Duch Święty nauczy nas dzisiaj pełnić Twoją wolę, a Twa mądrość zawsze nas prowadzi. Panie, Ty jesteś naszym życiem i zbawieniem. Spraw, abyśmy z radością wzięli udział w niedzielnym zgromadzeniu wiernych, karmiąc się Twoim słowem i ciałem. Panie, Ty jesteś naszym życiem i zbawieniem. Z całego serca składamy Ci dziękczynienie za Twoje niezliczone dobrodziejstwa. Panie, Ty jesteś naszym życiem i zbawieniem. Boże miłosierny, w Trójcy Świętej jedyny, spraw,
aby świat uniknął wojny. Prosimy Cię, Panie, wysłuchaj pokornych próśb naszych. Niech nasi przywódcy myślą o tym, jak utrzymać pokój w naszej ojczyźnie. Niechaj nie prowokują do wojny, niechaj wykorzystają wszelkie możliwe dyplomatyczne sposoby, żebyśmy wojny uniknęli, żebyśmy żyli w zgodzie ze wszystkimi sąsiadami. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże, Trójcy Jedynej, proszę Cię, wysłuchaj próśb moich w intencji zdrowia, szczęścia, pomyślności dla wszystkich moich bliskich, dla mojej najbliższej rodziny, dla sąsiadów, dla wszystkich mieszkańców parafii, w których przebywam. Boże, prosimy Cię, strzeż nieustannie z ojcowską dobrocią naszej rodziny, a ponieważ całą nadzieję pokładamy w Twojej łasce, otaczaj nas zawsze swoją opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego.